Strażacy ochotnicy na co dzień w swoich miejscowościach pełnią odpowiedzialną i nierzadko trudną służbę, niosąc pomoc mieszkańcom nie tylko, gdy trzeba gasić pożar. Przychodzą też takie dni, kiedy mogą założyć galowe mundury i świętować. Tak było podczas powiatowego święta strażaka, jakie tym razem odbyło się w gminie Starcza. Spotkanie było momentem, w którym nagrodzono jednostkę, a także strażaków medalami i wyróżnieniami za wzorową służbę. Wszak po ciężkiej pracy musi przyjść czas świętowania. Miesiąc maj i czerwiec to są te miesiące, gdzie pożarnictwo świętuje. Jest nas naprawdę w Polsce bardzo dużo. Chcę tylko powiedzieć, że w powiecie częstochowskim to jest 114 jednostek ochotniczych straży pożarnych, więc trudno nie świętować, nie zrobić święta powiatowego. Akurat dzisiaj wypadło w jednostce w Rudniku Małym przy okazji 80-lecia, przy okazji przekazania samochodu, ale są to ważne wydarzenia. No, pewnie wszyscy nie przyjadą, bo jest to niedziela. Wszyscy może i świętują, ale trochę w innym wymiarze. Dziękuję tym, którzy tu dzisiaj przyjechali, dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, dziękuję wszystkim tym gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością, jakby docenili obecność strażaków w życiu społecznym. Strażacy ochotnicy poza świętowaniem stale podnoszą swoje umiejętności, a także dzięki działaniom m.in. samorządów są wyposażani w coraz lepszy sprzęt. Tak było przy okazji powiatowego święta, gdzie miejscowa jednostka otrzymała nowy wóz strażacki, ale w tym wypadku oszczędzać nie można, wszak tak wydane pieniądze to jednocześnie poprawa bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo mieszkańców jest zadaniem własnym także samorządu województwa i co roku Sejmik Województwa Śląskiego od 8 lat uchwala kwotę 3 miliony złotych i ta kwota jest korygowana w górę, ażeby dokonywać, a właściwie wspierać samorządy gminne w zakupie sprzętu, w tym nadal wszystko wozów bojowych.